W ramach działań związanych z opracowywaniem gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły 9 lutego zorganizowano trzeci spacer badawczy. Na obszarze rewitalizacji w Śródmieściu wizytacją objęto budynek mieszkalny przy ulicy Buczka nr 58-66 oraz jego najbliższe otoczenie. W spotkaniu z mieszkańcami wzięli udział m.in. pracownicy Urzędu Miasta i Jednostek Miejskich, właściciele i zarządcy nieruchomości. Spotkanie moderowali konsultanci firmy opracowującej gminny program rewitalizacji dla miasta Piły. W dyskusji mieszkańcy mówili o swoich oczekiwaniach, potrzebach, przedstawiali propozycje zmian najbliższego im otoczenia. No przede wszystkim chodzi tu o budynek. Budynek jest nieocieplany, w domu zimno ucieka i po pierwsze nie ma placu zabaw dla dzieci. Dzieci biegają koło śmietnika, się bawią, samochody jeżdżą, zieleni nie ma. Jest tak jakoś na boku jesteśmy traktowani. Chcielibyśmy, żeby jakoś tutaj żyć lepiej. Człowiek by oczekiwał tutaj, żeby coś było wreszcie. Tyle lat, co ja tu mieszkam, ponad 20 lat, nic nie ma. Ani nawet piaskownicy, zieleni. Drogę tu robiona jest, ale jak tu dzieci mają biegać, jak się bawić? Nie mają gdzie. No ale tutaj dużo by trzeba było zmienić, bardzo dużo. Trochę zieleni, bo tu w ogóle zieleni nie ma. Żeby zrobili porządną drogę, żeby tu oświetlenie zrobili, nie wejście w ogóle do tego bloku, no bo to okropnie wygląda. I tutaj te nowe deski, żeby jakoś założyli, świeże takie, te stare, żeby to wszystko powywalali. I ocieplić go, żeby on był ocieplony, bo zimą jest zimno. Teraz o tej porze to mamy zimno, chociaż mamy piece. No. Porobione są łazienki, tam niektórzy mają porobione, ale to w łazienkach jest zimno, nie? A tu w ogóle klatki schodowe są do niczego, dach przecieka, mimo że był robiony kiedyś tam parę lat temu, ale każdy zgłasza jakieś tam dachy, nie, że przecieka. U mnie w domu nawet pęcherze są, a jak są deszcze, ulewy, nie? No, zgłaszane było, to przyszli, to zaparowali trochę i tak nadal cieknie, i nadal cieknie, i żadna pomoc nic tu nie pomaga. Zgłoszono m.in. potrzebę uporządkowania i zagospodarowania terenu otaczającego budynek, stworzenia bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci, montażu elementów małej architektury. Mieszkańcy wskazywali też na pilną potrzebę gruntownego remontu budynku mieszkalnego wraz z podłączeniem go do sieci ciepłowniczej, rozwiązania problemu z drogą dojazdową do budynku i miejscami parkingowymi. Uzyskane podczas spaceru informacje będą elementem pogłębionej diagnozy dla opracowywanego programu rewitalizacji. Na podstawie zebranych uwag i oczekiwań uczestników spotkania obszar problemowy objęty spacerem zostanie ponownie przeanalizowany.